Dobry wieczór. Za nami mecz 22. kolejki Fortuna pierwszej ligi. Aplan Resowia Rzeszów kontra GKS Jastrzębie. Zakończony zwycięstwem gospodarzy 1-0. Witamy dziennikarzy, witamy również trenera gości Grzegorza Kurdziela. Prosimy o kilka słów podsumowania do meczu. Dzień dobry. Przegrywamy 1-0. Mecz układał się w taki sposób, jak planowaliśmy. Dużo walki na boisku, dużo pojedynków 1-1. W pierwszej połowie trochę za mało zebraliśmy drugich piłek i ta nasza organizacja w tym elemencie nie była najlepsza. Dzięki temu Resowia często odzyskiwała tą piłkę i przedostawała się pod nasze pole karne, ale nie stwarzali jakichś bardzo groźnych sytuacji. Natomiast stykowe piłki zdecydowały o tym, że przegrywamy mecz. Kilka takich piłek było, w których mogliśmy lepiej się zachować. Jedna z nich niestety zakończyła się bramką. Prosta sytuacja, 3-3 przy linii autowej. Przegraliśmy tą piłkę. W tym momencie doszło do dezorganizacji naszej linii obrony i szybko zagrana piłka i przeciwnik to wykorzystał. Jeżeli chodzi o naszą grę po czerwonej kartce, próbowaliśmy zmienić nasze ustawienie. Widać, że zawodnicy bardzo, bardzo walczyli o odrobienie rezultatu. Byliśmy groźni nawet w 10-11. Co mogę powiedzieć na koniec? Nie poddajemy się. Pomimo tej porażki nie poddajemy się i będziemy walczyć o odniesienie pierwszego zwycięstwa na wiosnę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania od Państwa? Radio Rzeszów, Bartłomiej Wisz. Panie trenerze, no wiadomo, że to jest dopiero początek po zimowej przerwie, ale przed tym meczem 8 punktów straty do bezpiecznej pozycji, teraz teoretycznie może być więcej i praktycznie. Trudno w tej chwili wyrogować i gdywać, ale rzeczywiście ta sytuacja jest bardzo, bardzo trudna przed Pańskim zespołem w perspektywie walki o utrzymanie. Zostało 13 spotkań, tak na szybko liczę, 39 punktów do zdobycia. Wiadomo, że wszystkich nie zdobędziemy, ale to, co powiedziałem jako ostatnie słowa do tamtej wypowiedzi, nie poddamy się. Wiem, że jeżeli wygramy pierwszy mecz, wygramy drugi mecz, wygramy trzeci. Czy nie skupiam się, tak jak powiedziałem na początku swojej pracy, nie skupiam się w tym momencie do końca na walce o utrzymanie, bo to jest dosyć daleko, ta różnica w tym momencie jest dosyć duża. Natomiast chcemy zająć jak najwyższe miejsce w tabeli wiosny. Jeżeli zajmiemy je wysokie, to jestem w stanie powiedzieć, że będziemy blisko jakiegoś zespołu, który będzie walczył o utrzymanie. W drugiej części konferencji prasowej jest już z nami trener Aplan Resowi Rzeszów, Dawid Kroczyk. Panie trenerze, prosimy o pomeczową opinię. Dzień dobry. W pierwszej kolejności gratuluję drużynie zwycięskiego spotkania, bo to jest dla nas najważniejsze. Na pewno ten tydzień nie należał do najłatwiejszych i najbardziej przyjemnych z racji ostatniego spotkania, które graliśmy w Niepołomicach. Jechaliśmy tam bardzo zdeterminowani, aby osiągnąć korzystny rezultat. Niestety z perspektywy meczu tego nie zrealizowaliśmy. I też jakby to gdzieś tam nas rozbudziło, jeszcze bardziej podrażniło i chcieliśmy dzisiaj się w pełni zrehabilitować. Jestem zadowolony, bo wygraliśmy to spotkanie i w przekroju całego meczu byliśmy zespołem na pewno solidniejszym, jeżeli chodzi o całą organizację gry. Bramka bardzo fajna, gdzie udało się, gdzie zrealizowali fajne działania w wybocznej strefie zawodnicy, poklepali, daliśmy dobrą piłkę wycofaną i tutaj Marek się świetnie znalazł, jeżeli chodzi o pole karne. Widzieliśmy też, jak będzie funkcjonował Jastrzębie, że będzie szukał bezpośredniej gry do przodu na Fabriego, zgrywał drugą piłkę i szukał takich działań, można powiedzieć, bardzo bezpośrednich w atakowaniu. I tutaj też dobrze reagowała cała linia obrony i pomocy, gdzie była blisko siebie. Oczywiście Zagłębie z tego zrobiło akcję, bo to jest ich duży atut, jeżeli chodzi o grę, taką szybką i zebranie drugiej piłki. Ale w większości tych działań byliśmy bardzo skuteczni i to też przyniosło 3 punkty. Jesteśmy wszyscy zadowoleni i przygotowujemy się do następnego meczu. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania z sali. Pamiętam, że w pierwszej połowie kilka niezłych sytuacji można było zakończyć bramką już w pierwszej połowie. Wydaje mi się, że ta pierwsza odsłona była zdecydowanie piłkarsko dla Was, natomiast druga zdecydowanie fizycznością, ambicją, wolą walki doprowadziliście do tego końcowego sukcesu. Ale chyba z punktu widzenia czysto analizy taktycznej, trenerskiej, to ta druga połowa pozostawia nieco do życzenia, prawda, panie trenerze? Zwłaszcza, a może przede wszystkim po tym, jak zespół grał w przewadze.
Można tak rozmawiać oczywiście, że z góry czy tam z boku mogło to tak wyglądać, ale wracamy do meczu z Puszczą i tam też mieliśmy bardzo dużo fajnych piłkarskich momentów, stworzyliśmy kilka dogodnych okazji, ich nie zamieniliśmy na bramkę, a właśnie w drugiej połowie jakby zabrakło nam takiej determinacji, organizacji, gry w kontakcie i to spotkanie przegraliśmy. Bardzo chcieliśmy pilnować tego aspektu, to też wynikało z planu na mecz, żeby gdzieś nie oddać pola przeciwnikowi, być blisko siebie, zbierać drugie piłki. To było dla nas bardzo istotne. Oczywiście ja jako trener chcę grać, chcę prowadzić grę, chcę atakować, ale jakby musimy równoważyć działania w ofensywie i w obronie, żeby zespół był takim zespołem, który jest zbilansowany, nie tylko i wyłącznie atakuje, dostaje jedną, drugą kontrę, bo tak wyglądała bramka, która padła ze spalonego dla Jastrzębia, żebyśmy zespołem, który przeważał. Jastrzębie było po raz czwarty czy piąty na naszej połowie, czyli bramka był spalony, ale tego jakby musimy się wystrzegać. Zespół strzelił bramkę i siłą rzeczy mądrze był ustawiony w działaniach obronnych i był skuteczny w tych działaniach, także mówię, no trzy punkty są trzy punkty. Wiadomo, że chcemy cały czas rozwijać ten model, w którym funkcjonujemy, ale jakby nie doszukiwałbym się, że to było coś złego. To jest dla nas najważniejsze, że wygraliśmy spotkanie i na tym się skupialiśmy.